Witam serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Jestem Himek. Jak każdy, także i ja codziennie robię zakupy. I to pomimo tego, że jestem tylko animowanym ludkiem z YouTube'a. Gdy robię te zakupy, zwracam uwagę na ciekawe produkty, ale także na ich ceny, bo nie ma co ukrywać, cena ma znaczenie. Na przykład takiego schabu, który jest w Polsce chyba jednym z podstawowych obiadowych składników. Zapewne dzięki jego uniwersalności, która pozwala go wykorzystać w wielu rodzajach potraw. Jako że sam jestem wielkim miłośnikiem wieprzowiny, zdradzę Państwu kilka sekretów, które pomogą cieszyć się jej wybornym smakiem i delikatnością. Po pierwsze, zwracajmy uwagę, aby kupowane kawałki mięsa były równomiernie różowe. Jeżeli możesz, naciśnij go palcem i sprawdź, czy mięso jest jędrne i elastyczne i czy powróci po naciśnięciu do swojego pierwotnego kształtu. Wieprzowina nie powinna być krwista, a właśnie różowa. Unikaj kawałków przerośniętych tłuszczem. Kolejna rada to odrobina cierpliwości. Po wyjęciu mięsa z lodówki pozostaw je w temperaturze pokojowej na pół godziny. Pozwoli to na bardziej precyzyjną obróbkę cieplną. Gdy mięso jest zbyt zimne, na zewnątrz szybko się przypieka, a w środku powoli nabiera temperatury, co powoduje, że jest pieczone czy usmażone nierównomiernie. Zaopatrzeni w tą wiedzę, możemy już spokojnie udać się do Lidla w poszukiwaniu tego idealnego kawałka mięsa i przyrządzić z niego na przykład cytrynową wieprzowinę z wiórkami kokosowymi albo kotlety w stylu jamajskim. Nie wątpię jednak, że większość schabu, jaki zostanie w Lidlu zakupiony, znajdzie się na stole pod postacią kotletów schabowych, a do nich ziemniaczki z koperkiem i mizerią. I rozmarzyłem się. Pozostawiam więc Państwa z ofertą, a sam idę na zakupy. Jeżeli też się wybierzecie, to dobrze się rozglądajcie, bo gdzieś tam będę przemykał pomiędzy regałami. Pozdrawiam więc wszystkich widzów, z którymi spotykam się w sklepie, jak i wszystkich widzów kanału Gazetki i Promocje ogólnie. Życzę udanego dnia, no i smacznego. I do zobaczenia w sklepie.